Część pierwsza, młodość i powołanie. Dziś poznajemy historię błogosławionego księdza Romana Sitki, kapłana, który w czasach wojny odważnie bronił wartości wiary i edukacji. Jego życie pełne poświęcenia i niezłomności stało się świadectwem wiary i męczeństwa, świadectwem właśnie na dzisiejsze czasy. Na początku był dom, skromny, wiejski, pełen miłości i modlitwy, w małej miejscowości Czarna Sędziszowska 30 marca 1880 roku przyszedł na świat chłopiec, który miał zmienić losy wielu ludzi. Roman Sitko od najmłodszych lat czuł powołanie. Wiara była dla niego nie tylko tradycją, ale czymś głębszym, źródłem siły i inspiracji. W domu pełnym prostoty i wartości przyszły kapłan kształtował swoje serce. Z każdym dniem rosła w nim potrzeba służby innym, pragnienie niesienia nadziei. Decyzja była jasna. Roman wybrał drogę, która prowadziła go do kapłaństwa, chcąc oddać swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Tak zaczyna się historia człowieka, który miał stać się błogosławionym męczennikiem.